Witam wszystkich, witam witam. Ponieważ ja pozwalam na komentarze pod moimi filmami na moim kanale, na moich kanałach na Bichut oraz na YouTubie i pozwalam to komentować wszystkim bez cenzury. Chyba, że ktoś będzie obrażał drugiego tego, co komentuje. Wujka Timo jak najbardziej można wyzywać i obrażać. Innych ludzi nie. Co, I ostatni mój komentarz, tak naprawdę, ostatni z komentarzy, który wymazałem na moim kanale, to było chyba pół roku temu. Jakaś tam ktoś mi napisał, że chce bomby podkładać. A, typowa taka. No, wszyscy wiemy co to było, i podał linka jak robić bomby. A, to, to wszyscy wiemy o co chodzi, jak ktoś takie ktoś ci daje na YouTube, w Twoim kanale. A, więc to usunąłem, ale wszystko inne zostało. I to daje temu kanałowi to, że nie tylko wy się ode, uczycie ode mnie, ale ja uczę się od Was. To jest tak w obie strony komunikacja. I bardzo, bardzo sobie chwalę, jak ktoś poprawi mnie, powie taka osoba, że się gdzieś mylę, że nie mam racji. Jeszcze lepiej, jak powie coś takiego oraz da źródła albo i logikę. I to sobie bardzo chwalę. I staram się takim osobom, jak to przeczytam. A, i, i sprawdzę to i powiem sobie, o kurcze, rzeczywiście mieli rację, a ja nie miałem racji, to wtedy daję y, łapkę w górę oraz daję serduszko, ale doszedłem do wniosku, że w tym wypadku to nie wystarczy, y, ponieważ kto tam będzie, jak ludzie oglądają te filmy, to bardzo możliwe, że nie przeczytają tego, że tam dziesiąty komentarz czy pięćdziesiąty piąty komentarz ktoś skrytykował wujka Timo i miał rację. A wujek Timo nie miał racji. Więc pierwsza część tego filmu będzie o tym, gdzie wujek Timo była wpadka, gdzie albo się pomyliłem, albo źle przekazałem po polsku i to bez różnicy, to jest jedno i drugie dezinformacja. Jestem winny w obu przypadkach. Um, Reagan miał takie fajne powiedzonko. Reagan to oczywiście bandyta, który przemycał narkotyki do Ameryki, handlował bronią z Iranem oraz zabronił powrotu amerykańskich zakładników z Iranu. A do czasu, dopóki on nie został prezydentem, żeby oni nie wrócili podczas kadencji Cartera, prezydenta Cartera, to straszne ścierwo, ale politycy go uwielbiają, ponieważ miał parę fajnych wypowiedzi. Jedna z tych wypowiedzi było trust, but verify. Jak komentował kiedyś o tym, czy ufa Gorbaczowowi i ZSRR, jak mieli wtedy Stany Zjednoczone, USA i ZSRR miały wtedy porozumienia o tych rakietach nuklearnych, ile ich może być i gdzie, więc on powiedział, że ufam, ale zawsze zweryfikuję. I wy bądźcie tacy sami. Czy oglądacie media na internecie, czy oglądacie media w głównym, czy czytacie gazecie, gazetę, czy telewizję, czy YouTube oglądacie, ufaj, ale zweryfikuj sam, czy sama, ok? Sam zweryfikuj. Um, nigdy nie łykaj wszystkiego od tak, bo Wujek Timo ci powie, czy yy, powiedział, to w telewizji widziałam, bo to stare babcie mówią wszystkie w telewizji widziałam, no w telewizji była to przecież prawda. A, a teraz niestety to poszło w drugą stronę i teraz ludzie mówią, no widziałem na YouTubie. No to jest prawda, bo wujek Timo powiedział: nie, nie, ufaj, ale zweryfikuj wszystko. Jak sam nie sprawdzisz, nie bądź pewny. Um, Następne takie powiedzonko, nie pamiętam kto to powiedział, ale bardzo mi się też podobało. Nauczyłem się tego w filmie G.I. Joe. To powiedział Cobra Commander, ale to chyba był jakiś francuski filozof. Ale nie wiem, strzelam z dupy teraz, mogę się mylić. Um, on powiedział coś takiego, że nie ufam nikomu, nawet sobie. Ponieważ yy, tak naprawdę to jest bardzo mądre powiedzonko, jak tak sobie pomyślałem. I to jest prawda, ponieważ są tylko dwie istoty, które są nieomylne w naszym wszechświecie. Jedną z tych istot jest Jachwe, żydowski Bożyszcze, które czczą katolicy, a polijscy, a druga taka osoba nieomylna to jest osoba, już tak, zgadliście, to jest moja mama. Więc to są tylko dwie istoty, które są nieomylne. My wszyscy, reszta, niestety, goje, jesteśmy omylni. Niestety, przykro mi, Żydzi też jesteśmy omylni. Tak. Ok, więc. A nie chcę, żeby ten kanał, a jest bardzo dużo dezinformacji na, na YouTubie i tak naprawdę to się dzieje z tego, że wszyscy gonią te lajki i suby i ilość wyświetleń i im bardziej się da clickbait tytuł Trum chce kontrolować nasze telefony! Im da się bardziej taki tytuł i co parę dni robimy filmy, jak rok co parę dni robimy filmy, które gonią to, co się wydarzyło, wczoraj, czy dzisiaj, czy godzinę temu, czy minutę temu gonimy to. Robimy film na chybcika bo to się wydarzyło wczoraj. I gonimy te lajki, like, suby i ilość wyświetleń dla pieniędzy, dla pieniędzy. Dlatego ja na moim kanale nie lubię robić. O tematyce takiej, która... To się wydarzyło wczoraj jest sensacja. Kaczor pod podłumowności! Skandal, panie! Honor! Nie lubię takich rzeczy, ja lubię takie głębsze tematy, ale jeżeli chodzi o ten wirus, to zrobiłem exception, zrobiłem wyjątek. I już zauważam, że to znaczy, że zaczynam się robić takimi polskim kanałami, które gonią tanie sensacje, dają clickbaity i mówią straszne głupoty. A jest bardzo dużo dezinformacji i bardzo dużo chosztaplerów, oszustów, debili, głupków, religijnych idiotów i tak dalej, którzy właśnie na tych kanałach też żerują. I co jest straszne dla mnie, to Mister Dożylnie, ludzie, Polińczycy to oglądają i tak, dożylnie, dożylnie. Okej, okay, nie chcę mówić, bo mi krew wsiądzie na, na mózgu, a po prostu to jest, to jest niesamowite, więc yy, ufaj, ale zweryfikuj sam, OK, Jak obejrzysz coś, szczególnie, jak to, nawet jak to nie jest sensacyjne, nawet jak to takie rzetelne wygląda normalnie, dopóki sam nie sprawdzisz przez parę źródeł, najlepiej z paru innych krajów, z różnych mediów z innych krajów, inne blogi i tak dalej, zdjęcia i tak dalej, no nie wiesz 100%. Dobra, no to jazda. Um, na moim kanale Beachut yy, nie, nie wszystkich pamiętam, którzy mnie dali cenne uwagi o tym wirusie Wuhan oraz pracy naukowców. Um, przepraszam Was, ale w tym wypadku pamiętam, że Amrek dał mi um, i jest interesujące, co ten gość napisał, ponieważ on jest naukowcem w Polsce, bodajże na uniwerku, zna te realia polińskich uniwersytetów. I jak tam naukowcy i postgrad i ci studenci pracują. I teraz tak, a rutynowo przewozimy nasze próbki przez granicę. Pracuje z chemikami i to jest normalne. Ludzie pracujący z materiałem biologicznym powinni być, zachować odpowiednią ostrożność, ale trzeba zrozumieć, że trudno im porzucić wyniki miesięcy lub lat pracy tak po prostu, jak na przykład wyjeżdża Chinek, Chinka z, z USA i wraca do Chin. To wszystko musi zostawić. Całą swoją pracę opracowała na Uniwersytecie w Ameryce. No właśnie. Cały system ba organizacji badań naukowych na uniwersytetach jest w tej chwili niepoważny. Zaczynając od tego, że zwykle postok zarabia gorzej niż śmieciarz w każdym zachodnim kraju. Ewentualnie złe przewożenie próbek biologicznych to drobna część problemu. Ewentualnie yy... Ale ten Chińczyk przewozi próbki w skarpetce, w podręcznym bagażu personalnym. Czy to normalne? Pyta się laik, czyli ja. Powiem tak, o tym Chińczyku nie mogę mówić, ale w moim otoczeniu zdarzało się, że ludzie przewozili próbki albo części urządzeń w podobny sposób. Ja nie pracuję z biologami, ale moi znajomi przewozili potencjalnie rakotwórcze substancje zawinięte w swoje ubrania. To się bierze ogólnie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, administracja uczelniana ma nas w dupie. I w zasadzie za transport specjalnych substancji trzeba niemal samemu zapłacić. Witamy w polin. Więc wydaje się, że jak gdzieś się leci, to najprościej wziąć ze sobą. Drugi powód, że takie zarobki często pracują w nauce, przynajmniej na najniższych pozycjach, debile. I znowu witamy w polin. Ok, idziemy dalej. A teraz będzie: Ja dałem tego postem na Reddit, gdzie miałem 6000 z kawałkiem łapek w górę. Nie dałem mojego filmu, ale dałem posta, gdzie dałem właśnie to, co dałem Wam, moje linki, i to dostało ponad 6000 łapek w górę. Nieważne, ale ktoś powiedział, że słuchaj, gościu, um, słuchaj, opi, y, ty się pomyliłeś. W czym się pomyliłem? Um, zaczniemy od tego, że Chiny mają tak, taki program, który się nazywa 1000 Talentów. Plan 1000 Talentów. I ten plan rekrutuje zachodnich naukowców, znaczy zachodnich. Zakrutuje naukowców ze wszystkich krajów do Chin, wybitnych specjalistów. a Ponieważ Chińczycy, jak wiemy, Chiny mają masę pieniędzy, bo gdzie nie pójdziesz do sklepu, tam jest made in China, więc Chiny mają masę pieniędzy. I oni te pieniądze nie dają na 500+, tylko dają to właśnie, żeby sprowadzić wybitnych geniuszy do swojego kraju, żeby w ich uniwersytetach oni pracowali. I dawniej było tak, że Amerykanie sprowadzali geniuszy do swojego kraju, i ci ludzie pracowali tu, natomiast teraz jest kompetycja. Chińczycy płacą więcej, okay? A i tutaj na przykład mamy Quantum Rewolucja nadchodzi i chińscy naukowcy, również z tymi zrekrutowanymi z innych krajów, prowadzą to. I tu mamy taki artykulik, że takie rzeczy, że budują komunikacje komputerowe, które nie można zhakować, Sensory, które patrzą przez smog i patrzą tam przez ściany, i tak dalej, tam around corners, za węgła patrzą, A, I to wszystko używają quantum technologii. Takie tam. Ale do czego mu idę? Ktoś mi powiedział na redycie, że dr Charles Lieber to nie jest wirusolog. Sprawdziłem to? Rzeczywiście. A tych dwóch ludzi, Yang King Yi i Zhao Seng Zheng. To byli ludzie, którzy pracowali w wirusach i z, z rzeczami biologicznymi. Nie wiem, rzeczami biologicznymi to po polsku nie za bardzo. Ale pracowali w tamtych sferach. Natomiast Liber, który też został aresztowany, on nie był wirusologiem. Kim był, kim jest doktor Charles Lieber? Doktor Charles Lieber ma coś takiego jak brain mesh. Brain mesh to jest coś takiego... Jak to wytłumaczyłem po polsku? Yy, najlepiej jakbyście sobie sami znaleźli spróbuję wam wydukać tutaj więc brain mesh to jest coś takiego że wkładamy to istocie żyjącej do mózgu ok i to jest zrobione z różnych materiałów i wtedy jak włożymy to istocie do mózgu to jest implant do mózgu ok brain mesh implant do mózgu i to było pokazane w science fiction kinach ale teraz to się robi prawdziwe i tutaj właśnie mamy, jak to wygląda. To są takie taci, tyci, 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 te takie maciubkie linki, wszystko połączone, i to wkładamy istocie żyjącej do mózgu. I to ma, i yy, to ma duże, duże, duże właśnie zastosowania. Jakie to mogą być zastosowania? No, przede wszystkim powiem, że to w, robią yy, w Harvard Uniwersytecie naukowcy. I właśnie Charles Lieber specjalizuje się w tym. Właśnie brain mesh, ok? Żeby to wkładać istocie żyjącej do mózgu. Jakie to ma zastosowania? Well, jedno z takich zastosowań, które są dobre, to jest na przykład to, że jak mamy osobę, która jest. Yy uzależniona od jakichś tam dopalaczy, czy jakiegoś innego gówna, czy jakichś narkotyków i mózg został tak zmieniony przez te narkotyki, że jak nie dostanie tego bodźca narkotykowego, to mózg zaczyna dawać bodźca całemu ciału, że ciało się poci, jesteśmy w drgawkach i... bo nie mamy tego narkotyka i to wszy... bo... a dlatego, że ten narkotyk zmienił pewne takie bodźce w, w mózgu, okej? Okay. Z... Te narkotyki zmieniają mózg to takie meszy pozwalają właśnie zapobiec temu, pozwalają zmienić mózg na dobrą stronę, że już mózg nie będzie dawał nałogowcowi tego, co narkotyki używał, że nie będzie się już pocił, nie będzie go bolało, nie będzie czuł nic, po prostu już nie jest uzależniony od narkotyków. Ale wy, już, którzy oglądacie ten mój kanał, teraz na sobie myślicie, no dobrze, ale to może dać jeszcze inne rzeczy. Tak jest, neuralne implanty oczywiście mogą dawać istocie żywej, między innymi człowiekowi, to, że będzie kompletnie uzależniony od tego, tej osoby, czy tego komputera, które będzie tą osobę kontrolowało. Ponieważ jak coś źle zrobi, czy, 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 czy dobrze, to w mózgu ktoś naciśnie, czy coś naciśnie komputerowy program, osoba dobrze zrobiła i damy endorfiny, czy damy jakieś tam wycieki w mózgu, żeby się człowiek dobrze poczuł, żeby miał orgazm, albo żeby bolało, a, albo możemy też robić takie rzeczy bardziej subtelne, że jak będziemy patrzeć na brainwaves, czyli jak te mózgi będą działały, jak mamy myśli brutalne, czy mamy myśli spokojne, to są inne te brainwaves, i już możemy zobaczyć na mózgu, jak taki brain mesh jest. A w mózgu, to możemy zrobić coś takiego, że na przykład, jak chcemy mieć człowieka, który ma być dla nas. Morderco politycznym, powiedzmy, agentem specjalnym, mordercą, taki jak w filmach science fiction, to jak ktoś będzie, miał, będzie kogoś zamorduje, to damy takiej osobie właśnie do mózgu, że będzie się dobrze czuł. A jak nie będzie się wahał przed mordowaniem, nie chce zamordować, waha się drugiego człowieka, no to wtedy damy mu ból, damy mu to, że będzie wył, że będzie psychologicznie ranny i tak dalej. To wszystko ten męż może dać, neuralny implant, a może mieć super żołnierzy, super agentów. No właśnie. I nad tym właśnie pracował tak jest. Charles M. Liber. Także Charles M. Liber to jest zupełnie inne wideo, zupełnie inna tematyka. Niż ten wirus. Więc to jest wpadka w Timo. Ale dzięki temu, że ktoś mnie poprawił na Reddit, to nauczyłem się czegoś niesamowitego. Więc to jest tak, że ja się uczę od internetu, a Internet się uczy ode mnie. W tym przypadku ktoś z Redditu, bodajże Amerykanin mnie poprawił. A, idziemy dalej. A um, ktoś napisał, nie, przepraszam, nie pamiętam kto, że pomyliłem się, ponieważ Wuhan napisałem w jednym artykule było napisane ja to przetłumaczyłem tak nieudolnie, albo tak źle było napisane po angielsku, że słuchajcie, a, tam 5 czy 8 razy więcej było więcej ludzi, w tym Wuhan niż w Londynie. I ktoś mi napisał, póki się w czoło, przecież to sobie Wuhan z Londynem. I to jest prawda. Wuhan nie ma więcej ludzi, nie 5, nie 8 razy więcej niż Londyn. A ponieważ możemy sobie zobaczyć, że Londyn ma 9 milionów, a Wuhan tam nie pamiętam, ile miał, 11 milionów czy coś. Ale rzecz w tym, że to nie jest Wuhan, który jest tylko pod kwarantanną. Chyba dobrze powiedziałem. A to jest cały rejon. To jest prowincja Hubei, to jest rejon, i to jest 12 miast. Znaczy było, teraz nie wiem ile jest, chyba 13 miast albo i więcej. I pirazy oko to jest 35 milionów ludzi, którzy są zamknięci w kwarantannie. To nie jest tylko miasto Wuhan, ale też dookoła tego Wuhan, cała, cały rejon, cała ta prowincja Hubei prawdopodobnie. Ok, więc ten rejon w prowincji Hubei, dookoła tego Wuhan to jest 12 dużych miast i to jest 35 milionów plus. PIRAZY OKO. Okay? Więc jeżeli Londyn ma 9 milionów, a tu mamy 35 milionów, to znaczy, że ja to źle przekazałem po polsku albo dałem złego linka. Także to nie jest tylko WUHAN, to jest cały rejon i jest 35 milionów zamkniętych jak w klatce. Okay? Więc źle przekazałem. Moja wina. Wpadka wujka. Um, następna rzecz, co ktoś mi powiedział, przepraszam, nie pamiętam kto. Już miałem to na linku, ale zapomniałem, a więc powiedział mi, że no słabo się znasz, wujku, ponieważ powiedziałeś, że w USA większość szpitali jest masonistów i żydowskich, a to nieprawda. A mea culpa znowu, to była taka flipanter remark, to po prostu strzeliłem z dupy. To jest takie typowo polińskie, i ja z tym powinienem u siebie walczyć, ale niestety strzeliłem z dupy, tak żeby hecheszki były. A... Nie chcę wchodzić za bardzo w ten temat. Tutaj macie Wikipedię. Wikipedia, idiota! No dobrze, akurat w tym wypadku. No dobra. A więc tutaj macie wszystkie stany i jakie są szpitale. A tutaj mamy artykulik, który mówi, że jeden to był artykuł w, w, w 2019 koniec. A bodajże, jeden na siedmiu ludzi chodzi do katolickiego. Czy to jest tak? Czy się znowu nie mylę. Tak. Jeden na siedmiu Amerykanów dostaje dostaje swoje healthcare, czyli swoje zdrowotnictwo od katolickiego szpitala, więc jeden na siedem amerykanów chodzi do katolickiego do katolickiego szpitala przychodni, ok, ale w Ameryce jest bardzo, bardzo dużo masonistycznych organizacji i masonistycznych szpitali, do tego stopnia, że na przykład mamy szpitale, które się nazywają Masonic. Notabene w Chicago jest Masonic Hospital, czyli Szpital Masonistów. I to jest wszystko otwarte. Wszyscy wiedzą, że to jest Szpital Masonistów. Natomiast bardziej zamaskowane są tak zwane Shriners. Shriners to są takie non-profit czyli nie do płacenia, oni biorą dzieci, i pomagają dzieci, dzieciom chorym, a to są szpitale, gdzie cię biedota nie płaci i Shriners to są szpitale masonistów. Ok, oni się nazwali Shriners International, a dawniej byli znani jako Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, um, który jest <try> Anagranem, anagram, mason, tak, to się zgadzam? Coś koło tego, nie bardzo się zgadzam, ale to są masoni, ok? Więc jest 22 w Ameryce medyczne dla dzieci facilities, czyli szpitali dla dzieci, które są masonistów, ok? I to jak wejdziesz w to, to od razu piszesz, że to jest Freemasonry, ok? Że to jest, że to są masoniści, ok? Um, I to istnieje. Więc y, nie wszystkie. Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine. A-A-O-N-M-S. Anagram Mason. Um, więc y, to jest. Y, to jest wszystko otwarte i to jest tak naprawdę ukryte, ale nie za bardzo już jest. Więc jest bardzo dużo tych y, y, masonistycznych, właśnie organizacji medycznych, masonistycznych. Y, w Ameryce Szpitali. A tutaj mamy żydowskie. Nie sprawdzałem zupełnie. Musicie sobie sami sprawdzić. Ale to nie powiem. Myliłem się, że yy, tu są same żydowskie i masonistyczne szpitale. Są też katolickie. Ok? A więc w tym się myliłem. Mea culpa to było takie strzelenie z dupy, żeby była heheszka, A wyszło jak zawsze w polińskim YouTubie. Więc mea culpa, moja wina. Ok. Um, to by było na tyle, jeżeli chodzi o poprawki, dezinformacje na moim kanale, która była moja wina. A um, więc teraz pójdziemy na drugą część tego filmu. Um, to jest artykuł a 14 July 2019, co było w Kanadzie. Public Public Health Agency, czyli Agencja Publicznego Zdrowia w Kanadzie, powiedziała, że to jest może złamanie Polisy, złamanie, jak się powinno to robić, ale nie ma ryzyka do kanadyjskiej publiki. O co chodzi? To jest dr Xinghua Q. Oczywiście ta Chinka. A naukowiec, który jest związany z Chinami, ma powiązania z Chinami, została skortowana z Narodowego Mikrobiologii Laboratorium, NML, w Winnipeg. Ponieważ jest inwestycja kanadyjskiej policji, Royal Canadian Mounted Police, czyli tak zwani Sławni Mounties, to są ci, co mają te kapelusze, to jest ich wersja FBI. Strzelę z dupy, ale tak. <laughs> um, I jest inwestygacja. Dr. Xianguo Q, jej mąż, Keding Cheng, i nie wiadomo, jaka liczba studentów z Chin została wyrzucona z kanadyjskiego, pamiętamy, o co to chodzi, poziom czwarty, ten BSL, poziom czwarty laboratorium. Właśnie w tych laboratorium na świecie jest bardzo mało. Ja podałem linkę w moich poprzednich filmach. To się nazywa bodajże BSL-4. I tych laboratoriów, które studiują wirusy, jest bardzo, bardzo mało na świecie. Jedyny w Chinach jest właśnie w Wuhan, a w Kanadzie jest Winnipeg, U, przepraszam, Winnipeg. I właśnie tam, tam skupili się chińscy, w cudzysłowie, studenci i, stud i naukowcy. Okej, okay. i właśnie tam, więc masa tych, masa nie wiadomo jaka liczba, ale zostali wyrzuceni tam z laboratorium wirusologii w Kanadzie, w Winnipeg. Okej. Okay. Poziom czwarty, Virology, virology Facility, tutaj pisze, okay, czyli wirusologii, budynek, laboratorium, jest ekwipowane, żeby pracowało z najbardziej na serio poważnymi i deadly, nie muszę tłumaczyć, diseases, czyli chorobami. Okay. I właśnie tam pracowali Chińczycy, więc wyrzucono ich. Zabrano im dokumenty, które pozwalają na to pracę. Więc ona bardzo często też jeździła do Chin, a um, to się wydaje, że to jest takie możemy to wziąć w oba kierunki, że hej, to tam nie to myśli, że to są szpiedzy chińscy, którzy pracują właśnie tam w wirusach. I te wszystkie dokumenty, jak też wirusy wywożą do, do Chin, wujku Timo, ty konspiracyjny idioto. A, tak. Ponieważ to mamy National Post, a, i jest artykuł, a, eksperci od BioWarfare, czyli eksperci od. Um, nie muszę chyba tłumaczyć wojny biologicznej zadają pytanie: dlaczego Kanada wysyła śmiercionośne wirusy do Chin? Jeden ekspert powiedział, że chińskie, chińskie activities, chińskie poczynania w Kanadzie są bardzo suspicious. Bardzo podejrzane. Ponieważ co się okazało? Winnipeg Laboratorium, o którym było w poprzednim, właśnie, no, w lewo, ostatnia strona, co pokazałem, właśnie tam, BSL4 Laboratorium w Winnipeg, wysyłało ebole i henipawirus do Chin. To są bojowe wirusy, ok? Więc to się zaczyna już pytania. To się zaczyna już pytania. Dlaczego Kanada wysyła wirusy do Chin, bojowe wirusy? Albo jak wszyscy wiemy, no może nie bojowe, jakby to grzecznie powiedzieć, wirusy, którzy mogą zniszczyć całą ludzkość, ok? A, I bardzo dużo właśnie chińczyków pracuje. W laboratoriach dookoła świata, właśnie w tych najgorszych, najgorszych, najlepszych, najbardziej nowoczesnych, z poziomem czwarty, czwartym, gdzie właśnie pracuje się nad wirusami, które są śmiercionośne. I właśnie tam Chińczycy są. I dużo tych Chińczyków okazało się, w poprzednim wideo pokazałem, mają powiązania z Partią Komunistyczną oraz z Armią Wyzwoleńczą Chin. People's Liberation Army w Chinach. Ok, to jest agentura, to nie są tylko naukowcy. a um, Tutaj mamy fajny artykulik. Leaders in Farmaceutyczna Biznes Inteligencja Grupa. O czym to jest? Biotech, czyli biotechnologia chińska i izraelska strategiczna kolaboracja. Pontifax i Wuxi Pharmatech. Okay? Więc Chińczycy, jak widzimy, ich agenda jest, że oni naprawdę. Próbują złapać Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone Ameryki, jeżeli chodzi o wirusy bojowe, wirusy śmiercionośne, jak z tym walczyć oraz jak to wysyłać innym. Ponieważ jak, jak mamy głównych graczy na arenie geopolitycznej, to broń nuklearna, lotniskowce, wojsko czołgi, to jest jedna rzecz, która jest tak zwana. Na którym jest wyścig zbrojeń. Okay? A drugi wyścig zbrojeń jest właśnie w broni biologicznej. I Chińczycy są do tyłu. Więc, między innymi, ta 1000 plan, czy jak to się nazywało, okay? nie chcę się tu nawet szukać. Ten plan dla Chińczyków, gdzie oni po prostu płacą jak najwięcej wybitnym naukowcom z różnych krajów, między innymi z Stanów Zjednoczonych, Ameryki, że przyjechali i u nich pracowali na ich uniwersytetach i w ich laboratoriach, a nie w Ameryce czy gdzie indziej. A to też polega na tym, że oni bardzo szybko chcą nadrobić czas, żeby być na takim samym poziomie jak reszta świata, jeżeli chodzi o wirusy, bo wirusy śmiercionośne. I to są dwie rzeczy. A jedna rzecz jest oczywiście, jak się ochronić przed takim wirusem, a druga rzecz jest taka, że jak wy na nas wypuścicie, to my na Was też mamy już wirusy. Ponieważ co innego jest zaatakować z powietrza samolotami, bombowcami, z bombami czy rakietami, czy wypuścić broń nuklearną na jakiś kraj, a co innego jest, ja nie mówię, że to się wydarzyło, ale co innego jest, jak w pewnym kraju pojawi się wirus. Okay. I bardzo by ciężko udowodnić, ponieważ jak spadnie broń nuklearna, to wiemy, że ktoś coś spuścił. Natomiast czy bomba podłożył, tak? Czy spuścił z samolotu, czy w walizce broń nuklearną, czy coś, to by było łatwo udowodnić i byśmy doszli, że aha, to ten kraj to zrobił. Natomiast jak pojawi się naturalnie, nie wiadomo skąd, z zupy, z nietoperza, jakiś tam wirus, to nie wiadomo, kto to zrobił. A nawet jak twój wywiad. Zdobędzie informację, że to zrobił ten i ten kraj, to będzie bardzo cięż, ciężko udowodnić to, że, że coś takiego było zrobionego, bo kto ci uwierzy? Czy ten drugi kraj jest taki dobry? Więc Chińczycy teraz y, gonią w tym wyścigu zbrojeń y, biologicznym, biologicznej broni um, i współpracują ze wszystkimi, między innymi z Izraelem i ze wszystkimi innymi, co się, co się da. Ok? I tu mamy cały artykuł. Wugzi Farmatek, chińska największa CRO, nie, nie wiem co to jest CRO. A Geli jest dowódcą bojowym Farmatek. 200 milionów wydaje, bla, bla bla To było ileś tam lat temu, 2014. I mamy o współpracy z Izraelem. Okay? Um, a tu mamy Washington Times, który mówi, że Wuhan ma dwa laboratorium, Dwa laboratoria, które są, opracowują, pracują nad chińską bio czyli bronią biologiczną. OK. Um, dwa. OK, a i tu jest właśnie, mówię, mówimy o dwóch, ale tak naprawdę to prawda jest taka, że jest Wuhan Institute of Virology, a który aż już podałem w poprzednim moim filmie. Um, nie bardzo tutaj trzeba tłumaczyć, chyba wystarczy tytuł, prawda? A więc yy, poszedłem na Reddit i tam ktoś dał bardzo interesującą rzecz. Um, to jest yy, screenshot. I to jest. Yy, co to jest tak naprawdę? To jest newsletter. To jest coś takiego, jak idziesz do sklepu w Ameryce, to daje taki newsletter, co jest na przecenie w danym sklepie, w danym tygodniu. I to jest właśnie newsletter. Natomiast tutaj mamy uniwersytet, czy tak naprawdę Wuhan Instytut Wirusologii, który wydaje swoją własną taką gazetkę. I tu mamy profesor Shi Zhengli, jak widzimy kobieta. I co tu jest napisane? Tu jest napisane, że to jest studium, a było opublikowane w magazynie Natura, i to ja podałem tego linka i podałem to na moim poprzednim filmie. I tu jest napisane, że pracowali właśnie z SARS-CoV i pracowali nad czym SARS-CoV? Właśnie tym, co jest wytwarzane z bat, czyli z nietoperzy, ok? I tu mamy masę takich artykułów właśnie o czym ten pracował, o czym o tym Wuhan, to jest wszystko otwarte. Więc profesor Shi Jingli, o czym ja podałem tak samo jak Robert Barycz, podałem, a o tym, że to Robert Bali, najpierw profesor Shi Jingli zrobiła to z bodajże najpierw była ona jej chińska, a później Ralph Barycz podałem to w poprzednim filmie. Obejrzyjcie sobie jeszcze spokojnie raz. Zobaczcie moje linki, tam jest wszystko podane profesor Barycz właśnie stworzył tego sars nowego z nietoperzy. Najpierw Chińczycy to odizolowali, a później Ralf Barycz poprawił. I to ona właśnie jest z jakiego instytutu? No właśnie, z Wuhan. No właśnie. Ale wujku Timo, to z dupy wziąłeś, to każdy mógł napisać sobie. A Nie, słuchajcie, tu jest Wuhan Instytut Wirologii, Strona po angielsku, i tutaj są newsletters: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, i tu mamy różne daty. Okay. Więc, jak sobie klikniemy na to, to możemy sobie zobaczyć Wuhan Instytut Virologii, newsletter, gazetkę, i mamy tutaj różne rzeczy. Wy też możecie sobie kliknąć, Wy też możecie sobie przetłumaczyć po angielsku, i to jest właśnie profesor Zhang Li, Okay. I dostała utytułowana młoda, młody ekspert, który bardzo dużo do prowincji Hubei. Jak wszyscy wiemy, prowincja Hubei to jest właśnie tam, gdzie jest Wuhan, a Wuhan jest Instytut Wirologii. I możemy sobie o właśnie o niej przeczytać. A czym się zajmuje pani profesor Zheng Xili? a izolacja i identyfikacja nowo wytworzonych wirusów między innymi tych co się z nietoperzy biorą SARS, Encov. molekularnej epidemiologii i mechanizm wykluwających się wirusów infekcji. I to ona ma wielkie osiągnięcia w tym. Okay? Jak pójdziemy sobie dalej, pójdziemy na następny, chyba bodajże pierwszy ten newsletter możesz sobie sami kliknąć, to jest wszystko otwarte tutaj, tu nic nie jest, za, nic nie jest um, ukryte. I tu mamy właśnie ten screenshot. Możecie sobie sami zachować. WUHAN, Instytut Wirologii, Newsletters 2014 april, to jest kwiecień. Pierwsze issue I jest nasza znana i sławna na cały świat, profesor Zhi Xi Xingli. I to jest właśnie napisane to, co było na tym screenshotzie, że. I to, co powiedziałem w poprzednim filmie, to zostało opublikowane w Nature, magazynie 503, 535, 538. A o co chodziło w tym research? więc Zhixing Xi Li zrobiła to z jej drużyną, z, jej, z chińskimi naukowcami, że SARS-CoV wykluli z nietoperza. Przepraszam, nie, źle. A ona, na, znowu z dupy, przetłumacz dobrze, wujku Timo. Więc ona powiedziała, że nietoperze, ok, wytwarzają te wirusy naturalnie. A z tego co ja rozumiem, to później pracował nad tym Ralph Barrick, Amerykanin, razem z nią, i oni, oni wykluli tego wirusa, zrobili na nowo. Więc ona odizolowała tego wirusa, a Ralph Barrick, Ralph, Real Pychy, S. Baric, b i c Możecie zobaczyć, oni pracowali. Amerykanie pracowali więcej nad tym wirusem razem ze swoimi chińskimi kolegami i koleżankami. Więc ten wirus został stworzony w laboratorium. Ja to obstawiam i ja to mówię bez dwóch zdań. Nie ma mowy, żeby to był wirus stworzony naturalnie. Owszem, oni pracowali nad tym, jak to zrobić, żeby zażegnać ten problem, żeby nie było wirusa z nietoperza, ale ten wirus uciekł z tego laboratorium. Ja to obstawiam i jestem tego pewny. Jeden wirus, zupę z nietoperza, która była pokazana, która wszyscy na wykopie komentowali, że to obrzydliwi Chińczycy. A ci debile komentowali na wykopie, że to obrzydliwi Chińczycy, a film był z Indonezji. Tak, a no, debile, co tu dużo mówić, Polińczycy. Więc... A... Teraz dostanę bana na wykopie i dostanę masę idiotów tutaj dobrze. Chuj w dupę. A więc. Ja to obstawiam, jestem pewny. Akurat tam, gdzie Chiny mają jedyny w Chinach instytut wirusologii, który jest poziom czwarty. I tam jest naukowiec, ona pracowała właśnie na tym, jak wydobyć Sarsa z nietoperza. Nad tym, później pracowała z, nad tym samym z Ralfem Barikiem, Baricem, i właśnie tam to uderzyło, a nie gdzie indziej. Nie dajmy się zwariować. A więc to jest zakończenie filmu. A pierwsza część była uważam, nie wiem, czy nie jest nawet ważniejsza niż ta druga część. Pierwsza część była moje wpadki. moja kulpa, żeby kanał nie był dezinformacja, jak wszystkie inne polińskie kurwa, kanały na YouTubie, które gonią sensacji idiotów. A druga, druga część, no, była też dosyć ważna, ponieważ więcej informacji, więcej potwierdzenia mojej teorii spiskowej, w którą ja zaczynam coraz, coraz bardziej wierzyć, jestem 99% pewny, że to było zrobione przez człowieka. I nie wiem teraz, czy ktoś to podłożył, wątpię. Wydaje mi się, że po prostu ten wirus, ponieważ ci naukowcy, tak jak Amrek powiedział, na moim biczucie, Ludzie to po prostu przewożą w skarpetkach, rzeczy takie rakotwórcze, jakieś biologiczne, ludzie to przewożą po prostu w samolotach, bo to są naukowcy, i żeby tam nie wypełniać formy i to nie, tam bez ceregieli po prostu to zamknął skarpetkę i przewożą samolotami. To po prostu im się, im się wymsknęło uważam. im się wymsknęło z tego instytutu w Wuhan i konsekwencje znamy. Dobra, wszystkim mówię, do zobaczenia.